Odliczamy dni do rozpoczęcia Mistrzostw Świata i jest tych dni już naprawdę bardzo, bardzo mało. Bardzo mało grup nam też zostało w programie zgrupowanie do omówienia. Dzisiaj zajmiemy się grupą G, a więc grupą, gdzie jest potencjalny mistrz świata, przynajmniej według bukmacherów i w opinii wielu ekspertów, bo jest to grupa, w której znajduje się reprezentacja Brazylii. Kilka innych będzie chciało im napsuć bardzo mocno krwi, a między innymi będą to reprezentacje Serbii Michał Borkowski. Dzień, dzień dobry. dobry. Rzeczona Brazylia, oczywiście Bartek grabi. Dzień dobry. Reprezentacja Szwajcarii, która jest bardzo mocno związana z Niemcami, a jak Niemcy to Damian Gąska. Dzień dobry. Marcin, także który powie nam o reprezentacji oczywiście Kamerunu? Dzień dobry. Marcin Kupczak, z Kamerunu? Prawie, prawie. Czyli? Czyli z, Chorzowa, Tam, z Polski. Nie. Czyli z Chorzowa, dokładnie. Czyli z Chorzowa. To jest taki właśnie nasz kamerun, Panowie. Mocno, mocno pojechałeś. Bardzo fajne miasto. Chodzi. Grupa G, reprezentacja Brazylii ewidentnym faworytem tej grupy. Natomiast tak sobie myślę, że przynajmniej trzy zespoły pozostałe będą chciały walczyć o to drugie miejsce. I myślę, że wszyscy mają swoje argumenty, żeby to drugie miejsce Michał zająć, Serbowie. W tym momencie obok Szwajcarów, chyba takie no, poza. Wydaje mi się, że raczej wyżej się stawia Serbia i Szwajcaria niż Kamerun, jeżeli chodzi o tę drugą pozycję. Ja bym poszedł dalej bym powiedział nawet, no, że to jest naprawdę dobry materiał na czarnego konia tego turnieju. Bardzo mocna jedenastka, całkiem jeździ z Przede wszystkim. Znakomicie to funkcjonuje jako drużyna. Wygrali bez żadnej porażki grupę eliminacyjną, wyprzedzili Portugalię. No To już samo w sobie mówi, że ten potencjał tam jest ogromny. Wygrali także swoją grupę w Lidze Narodów. I wydaje się, że jest to Serbia, która w końcu może wyjść z grupy, bo z tym ostatnio były ogromne problemy, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Natomiast będzie to na pewno, bo czy wyjdą z grupy? To nie jest pewne. Oczywiście to jest trudna grupa, tak jak powiedziałeś. Tu jest każda drużyna tak naprawdę może myśleć o tym, żeby awansować. Natomiast co wydaje mi się jest takim dość dużym pewnikiem, to jest to, że będą grali fajną piłkę, bo to jest nas zostawiają. Dużo krótkich podań, dużo właśnie takiej gry technicznej, gra bardzo ofensywna i to się troszeczkę może na nich zemścić, bo z tą defensywą bywa różnie. tylko jedno czyste konto z Azerbejdżanem, bo że w eliminacjach, więc te problemy też są czasami. Szwajcarzy też bardzo mocno myślą o wyjściu z grupy? Absolutnie tak, bo Szwajcaria jest takim dobrze zbalansowanym zbilansowanym zespołem, który też bardzo twardo stąpa po ziemi. Mówimy tutaj i o selekcjonerze, kibicach i całym środowisku z tym związanym, bo kiedy patrzymy na Szwajcarów, to będzie ich dwunasty mundial, więc no nie jest to drużyna przypadkowa. To jest drużyna, która trzyma bardzo zbliżony poziom, mimo tego, że cały czas gdzieś ci zawodnicy się rotują, chociaż później powiemy o tym, że jest kilku wielce doświadczonych już w klubie 100, bo jest takich trzech zawodników w reprezentacji, którzy tą barierę przekroczyli. Szwajcarzy są ekipą, która najdalej zaszła do ćwierć i to były odległe czasy, 54 rok. O tym powiemy na koniec programu, bo z tym wiąże się całkiem ciekawa historia. Historia, ale zwykle wychodzą z grupy. Nie wyszli w takich czasach współczesnych w 2002 roku, jeżeli mówimy o mundialach, bo nie wyszli też na, na, na jednym euro. I to było uznane jako taka czarna plama w tej historii mundialowej Szwajcarów. Więc no to pokazuje, że te aspiracje absolutnie są takie, by wyjść z grupy. No nikt tutaj też Szwajcari, tak jak powiedziałem, bardzo twardo stąpają po ziemi. Nikt nie mówi, że mają zdominować Brazylię, bo byłoby to absurdalne. Z, w, no nie są te temperamenty południowo południowe, czy południowo-europejskie, czy afrykańskie żeby takie deklaracje składać, jest naprawdę kilku doświadczonych zawodników. Jest kilku młodych z ligi szwajcarskiej, którzy jeszcze nie mają obycia w reprezentacji, ale, ale faktycznie fajnie mogą się skomponować z tymi doświadczonymi graczami. Wczorajsza chyba trochę zasłona dymna, bo ostatni mecz grany z Ganą, porażka. Wrócił jeden z kluczowych zawodników do gry. Drżała Szwajcaria o to, wrócił Jan Zomer, czyli bramkarz Borusy i Gladbach. Wydawałoby się, że to nie jest problem Szwajcarów, bo oni mają całkiem niezły backup, chociażby w osobie Gregora Kobela, bardzo solidnego, dobrego golkipera Borussii Dortmund, ale jednak no, Zomer jest postrzegany jako jeden z tych trzech, czterech liderów drużyny. Nie mówię tylko o walorach czysto piłkarskich. Plus Trener, o którym zaraz powiemy więcej, ale jest to debiutant na turnieju. On przeszedł ze Szwajcarami Ligę, Ligę Narodów. Przypomnę, dywizja A rywalami Portugalia, Hiszpania i Czechy. Trzy pierwsze mecze przegrane, zero punktów, wszystkie rewanże wygrane i Szwajcarzy się utrzymują na trzeciej pozycji w tej Lidze Narodów w bardzo trudnej grupie. No jakby mając też całkiem niezłą jesień, więc no tutaj wchodzimy. Jesteśmy blisko mundialu i patrzymy na tą aktualną dyspozycję drużyny. Porozmawiamy sobie o każdej z tych reprezentacji. Zaczniemy jednak te wszystkie rozmowy od wywagowania na temat wyjściowych jedenastek. Najpierw zaczniemy od Bartka Rabija od reprezentacji Brazylii. Tak to wygląda, potencjalna pierwsza jedenastka reprezentacji Brazylii. Autorska. E, Autorski projekt Bartka Rabia. Od razu nie nadmieniam, tak. nie jest to moja. Jedenastu zawodników tak mi się wydaje, że powinno być w zupełnie innym rozmieszczeniu, bo Brazylia gra w trzech ustawieniach bazowych 4 3, 3 też się pojawia, ale części 4-1-4-1 i 4-2-3-1. I wtedy Neymar jest za plecami albo Richarlisona, albo Gabriela Jezusa który kiedyś był próbowany też na skrzydle. No i wtedy powinien się pojawić na przykład Rafinha z prawej strony. Natomiast generalnie Allison jest bramkarzem numer 1. Tiago, Silva i Marquinhos to są stoperze Aleksandro, Danilo, prawa, lewa obrona. To się nie zmienia i Kazemir jako defensywny pomocnik. Natomiast Bruno Gimarajs tam rywalizuje o miejsce w składzie z Fredem. Wydaje mi się, że pierwszym wyborem jest Fred, mimo że statystyki ligowe wskazują na to, że Bruno Gimareis powinien grać, ale trener reprezentacji Brazylii nie szczególnie lubi wymieniać Freda. Ale to nawet ten i-test, czyli oglądanie meczu, pokazuje, że to Bruno powinien być pierwszym wyborem. Tak, jest natomiast, znakomity po prostu. Natomiast gra jeszcze teraz w Manchesterze z Casemiro. Wiadomo, trenerzy mają swoje jakieś tam preferencje, mniej lub bardziej racjonalne, tym bardziej, że już gra od kilku lat. I w reprezentacji on nie zawodzi, znaczy. On spełnia trochę zbliżoną rolę do Paulinia. Trochę, nie do końca. A Paulinia to był piłkarz, który w żadnym klubie wielkim nie zaistniał. Dopiero na stare lata odpalił w Barcelonie po szokującym zupełnie transferze. Przypomnijmy, to jest piłkarz, który nie załapał się na ekstraklasę. I, no, i no i stąd właśnie ten Fred jakoś mu chyba tak się kojarzy, bo on lubi mieć takiego zawodnika, który ze środka pola wejdzie i zrobi przewagę gdzieś tam w polu karnym, znikąd jeszcze strzeli z dystansu. Co do pakiety, ja jestem trochę też sceptyczny. Myślę, że to jest taki pierwszy kandydat, jeśli coś nie będzie działało w reprezentacji Brazylii do, do zluzowania, dlatego że to jest gracz z jednej strony finezyjny, a z drugiej strony taki trochę chaotyczny, z głową w chmurach. Ty mówiłeś o tym, że Szwajcarzy stąpają twardo po, noga, po ziemi, po nogach. To też po nogach Szwajcarzy stąpają, to też prawda. Natomiast Brazylijczycy poza Lukasem Paketą, właśnie moim zdaniem wszyscy też stąpają twardo po ziemi, a Lukas Paketa czasem lubi odlecieć, więc myślę, że pierwszy do, do wylotu. No i w ataku masz po prostu taką konstelację zawodników że wielu osobom się myli, szeroka lista zawodników z Manchesteru, takiego śmakiego Barcelony Realu, z tym, że oni od razu zostaną mistrzami świata. No nie, bo tam obrona jest, przejdziemy w kolejnym punkcie do tej obrony, i tyle, jeśli chodzi o mnie. 4, 2, 3, 1, tak, to... ja bym stawiał, a nie 4, 3, 3, ale, no, ale grafik inaczej to widzę. Słuchaj, no są różne koncepcje na a, się... właśnie, Ale to właśnie dobrze, że dyskutujemy. E, reprezentacja Serbii. Mówiliśmy sobie dużo o Serbach, więc potencjalny cza czarny koń turnieju prezentuje się mniej więcej tak. Tak, i tutaj jest parę takich lekkich znaków zapytania także. To znaczy pierwszy znak zapytania to jest Lazowicz na prawym wahadle. Wydawało się, że absolutny pewniak do tej pozycji, natomiast nie wiadomo skąd wziął się Andrija Żywkowicz i to są trochę różne typy wahadłowych. To znaczy Lazowicz ze La Suverona to jest zawodnik, który uwielbia lecieć po prostu po prostej, dośrodkować, podobnie jak Kostić po lewej stronie, więc to praktycznie identyczni piłkarze pod tym względem. Natomiast Żywkowicz, który też jest przez wielu awizowany do pierwszego składu, on to jest człowiek, który woli siąść do środka, który woli rozegrać, więc ostatnio raczej na niego stawia trener Serbii. Być może to on wyjdzie w pierwszym składzie. Najmocniej prezentuje się na pewno ofensywa. To znaczy Wlachowicz, Mitrowicz to chyba nikomu nie trzeba przedstawiać tego duetu. Tylko to też są małe problemy, bo Vlahović ostatnio nie grał przez kontuzję, jakieś tam lekkie, małe problemy. Mitrowicz także miał większe problemy i nawet był taki znak zapytania, czy on w ogóle pojedzie na Mistrzostwa Świata. Natomiast selekcjoner reprezentacji Serbii powiedział, że on nawet jakby nie miał nogi, to i tak na te Mistrzostwa by pojechał. Tak naprawdę jakbyśmy mu odcięli głowę, to i tak na tych Mistrzostwach by się znalazł, bo no to jest tego typu zawodnik, który nigdy nie odpuszcza, który nawet jeśli będzie miał jakiś mniejszy, większy ból, to i tak pojedzie. Natomiast no, znakomity zawodnik potwierdził to w końcu w Premier League w tym sezonie, bo były takie głosy, że to jest dobry zawodnik na Champions i pewnie te najsłabsze kluby. Natomiast nie na Premier League, no w tym sezonie gra znakomicie jeden z najlepszych strzelców w Lidze, a także w Serbii. Osiem goli jeśli chodzi o eliminację, sześć goli jeśli chodzi o Ligę Narodów, więc naprawdę piłkarz kapitalny. No i takie serce kreatywności można powiedzieć za ich plecami, to znaczy Dusan Tadić, no, zawodnik, który już ma swoje lata, bo w momencie startu Mundialu 34 urodziny, idealnie Tyle się składa. Tak, na W tym wieku. Natomiast no, on troszeczkę z wiekiem rósł, bo można powiedzieć, że dojrzewał jak wino i w tym momencie no, to jest jeden z takich piłkarzy, na których w Serbii najbardziej liczą niesamowicie kreatywne, techniczne. On przypomina selekcjonera, To tak, ja zdecydowanie pokolenia, tak, który jeszcze tak. pamięta Dragana Stojkowicza i on mi tak przypomina, więc ja mam ogromną sympatię do tego gracza. Szkoda, że Serbia przegra z Brazylią, bo naprawdę. <grym <grym to jest <grym> na... Ale może pozostałe dwa wygrane. Ale właśnie, więc kibicuję i naprawdę. Chyba, bo że gieram. będą twardo też stąpać, to stąpać po nogach. Noga, no Podobnie jak Szwajcarzy. nie tak. Natomiast był taki przez jakiś okres problemy. Jak pomieścić jednocześnie Tadicza i Milinkowicza-Sawicza. Nawet byli trenerzy, selekcjonerzy, którzy Milinkowicza odstawiali od reprezentacji. To był taki trochę problem na zasadzie Piotrka u na reprezentacji. To znaczy znakomity w klubie, łączony z Manchester United z innymi wielkimi zespołami. Natomiast w reprezentacji nikt nie miał na niego za bardzo pomysłu. No i ten pomysł znalazł Stojkowicz, bo Tadicza dograł na taką typową dziesiątkę na człowieka, który jest od tych ostatnich podań. Natomiast Milinkowicz ustawiony trochę głębiej, nadający ten grze, rozgrywający, no i też trochę wchodzący oczywiście do ofensywę. No w ogóle Milinkowicz-Sawicz w tym sezonie. Moim zdaniem, absolutna trójka, jeśli chodzi o serię, człowiek, który ma wszystko, ma fizykę, dynamikę, strzał z dystansu, kreatywność, wrzutki. No nie wiem, czego on tak naprawdę nie ma czasami może nie ma szczęścia, natomiast ostatnio szczęśliwy, szczęśliwie, bo urodziło mu się dziecko bo chyba wczoraj albo przez wczoraj, więc. Kukaże tak zyskują nie często, jak rodzi się dziecko, to wtedy jadą na takiej podwójnej fali. Reprezentacja Kamerunu. przejdźmy do afrykańskiego rodzynka w tej grupie. Prezentuje się mniej więcej tak, Marcin. Mniej więcej tak i mniej więcej tak ta jedynastka wygląda podczas spotkania, które w tym w momencie się rozgrywa ostatniego spotkania reprezentacji Kamerunu przed mistrzostwami świata. Oni w tym momencie grają z Panamą. No po kolei jakbyśmy sobie prześledzili te formacje, to tutaj jeśli chodzi o obsadę bramki tutaj Andro, zawodnik no, bez precedensu, który ma podstawowe miejsce w tej reprezentacji. Chociaż ja też pamiętam puchar narodów w Afryki i to, że Onana nie zawsze był pewnym punktem tej reprezentacji. On wtedy wracał po przerwie. Tak, ale Więc pamiętam taki wakowa. mecz, Michał. W... Przepraszam, zwykło się wtedy mówi sympatyczny, bramkarz afrykańskiej drużyny i wtedy wszyscy <laughs> widzieli, że. To się odraży, tak. tak Szczególnie jeśli chodzi o to spotkanie o trzecie miejsce, kiedy oni tam z na Faso ostatecznie wygrali, ale mecz się skończył 3-3 i ogólnie ona na jedną bramkę sobie sam wpakowała, a przy dwóch pozostałych miał spory udział. W fazie grupowej chyba raz go piłka przelobowała, nie trafiła w ogóle. Tak, no, to tak. Takie no to tutaj... Ale interze dobrze wygląda w tym sezonie. Można by, można by sporo rzeczy o nim powiedzieć, natomiast bez wątpienia numer jeden, jeśli chodzi o reprezentację Kamerunu, obrona e, Castelletto e, faj, czyli zawodnicy też doświadczeni. E, Dobrze zbudowani szczególnie kasteletu. Tutaj taka wieża, jeśli chodzi o obronę reprezentacji Senega kamerunu. Natomiast to, co najlepsze, jeśli chodzi o kamerun, to, to dopiero przed nami można by powiedzieć, czyli środek pola i, i atak, bo tutaj Kameruńczycy na tym ustawieniu. Są pokazani jako 4-4-2, natomiast oni będą przechodzić na pewno do 4-4-3, do 4-3-3, przepraszam, to jeśli chodzi o Toko Ekambiego, który będzie tutaj tą lewą stroną na pewno bardzo, bardzo ofensywnie grał. Zresztą, co tu dużo mówić. Toko Ekambi, Vincent Abubakar, duet dwóch najlepszych strzelców podczas Pucharu Narodów Afryki. Ekambi 5 goli, Abubakar 8, o ile dobrze pamiętam. Król strzelców, Abubakar, a jeśli chodzi o pozycję... Czy no to jest pozycja niepodważalna? Teraz właśnie sobie śledzę na bieżąco to spotkanie Kamerunu z Jarzem. On nie wyszedł z podstawowej 11, wszedł w przerwie w 48. Minucie. Kamerun obejmuje prowadzenie 1 do 0. To jest to, co też, też z zamianem rozmawialiśmy. Tyś tam nie powiesz, że nie wyszedł z podstawowej 11. I tak To tak. Słuchaj, podczas Pucharu Narodów Afryki to by się mogło zdarzyć. to tutaj już... Myślę, żeby pozamiatał Messiego i Cristiano <laughs> taką Czy Pomoting ma absolutnie najlepszą rundę w swoim życiu 30 lata na karku, bo mówimy o tych doświadczonych zawodnikach, obserwuję każdy jego mecz. W Bajernie właśnie rozmawialiśmy przed Wejściem na antenę, te ostatnie starcie ligowe z Herton Berlin czy pomocnik strzela golonet w stylu Tomasa Mülleran. To myślę, że nasi widzowie kojarzą, czyli to strzelenie gola. Czymkolwiek ciężko nawet to opisać, jak? No, siedzi mu ta piłka niebywale. Odnalazł się świetnie w drużynie, którą znał, gdzie był dosłownie przyspawany do ławki rezerwowych. Mhm. Z czym się godził, bo to nie był zawodnik, który chodził po korytarzach bawarskiego klubu razem ze swoimi menadżerami i mówił, że e, oczekuje czegoś innego. On absolutnie godził się ze swoją rolą. Pogodził się nawet ze swoją rolą na początku sezonu, kiedy Julian. Nagelsmann decydował się na grę bez typowej dziewiątki po Roberta Lewandowskiego. Bayern wpadł w lekkie tarapaty. Okazało się, że jest pewien zawodnik. Predestępowany do takiej gry, no i Choupo-Moting ma fantastyczne statystyki. Jak już doszedłeś do głosu, to przejdźmy do reprezentacji Szwajcarii w takim razie, Choupo-Moting rzeczywiście będzie ważną postacią w Kamerunie. a kto będzie taką ważną postacią, jeżeli chodzi o herwetu? I, I to jest ciekawe, bo jakby Szwajcarzy nie bazują na jednej gwieździe, tak jak. No nie mówię, że Kamerun bazuje na jednej, ale wiadomo, że Choupo-Moting wyrasta gdzieś ponad tę drużynę w tym sezonie dla takiego kibica, który śledzi europejskie rozgrywki. Jeżeli chodzi o Szwajcarów, to oni mają taki. Kręgosłup drużyny, na którym będą opierali resztę drużyny. Bo zaczynamy od Jana Zomera, o którym wspomniałem, on wczoraj wrócił do gry po przerwie no też tej klubowej, bo on nie grał, miał kontuzję stopy, ona się wyjątkowo przeciągnęła, on sam mówił, że nigdy tak paskudnej kontuzji w całej swojej karierze nie miał. Eee, nietypowy bramkarz met 83 centymetrów wzrostu, więc nie, nie są to imponujące warunki, ale on kiedy wchodzi do bramki niczym do klatki, to potrafi szczególnie w tych meczach z wyżej notowanymi rywalami sobie świetnie radzić. Bo ja znowu nawiążę do Bundesligi, bo tu nie sposób w przypadku Szwajcarów do tej Bundesligi nie nawiązywać, bo my mamy w 26-osobowej kadrze 7 zawodników występujących w, występujących w pierwszej Bundeslice z Janem Zomerem na czele, plus 11 zawodników, którzy w ostatnich sezonach bardzo mocno e, swoją obecność w bundeslidze zaakcentowali. Także no, oczywiście te powiązania są dość naturalne. Idziemy dalej i widzimy Elbediego, kolejny zawodnik Bundesligi. Też z Gladbach, świetnie znający się z Janem Zomerem, no i Akanji, który przeszłość takową ma, dzisiaj wiemy, że, że jest zawodnikiem Manchesteru City. Eee, później Szaka, i są, czyli zawodnicy kolejni doświadczeni, przechodzimy do kolejnej formacji, a z przodu ten Szakiri, który być może po odejściu do MLS-u no już nie jest tak postrzegany jako gwiazda europejskiego, no, europejskiego futbolu, na, na co dzień obserwowana przez fanów, ale jest to turniejowy zawodnik, no, do którego i selekcjoner Petkowicz, który wcześniej prowadził kadrę i wprowadził ją na dość wysoki europejski poziom, miał zaufanie. Podobnie Murat Jakin, który poprowadzi reprezentację w tym turnieju, ma do niego absolutne zaufanie. Nazwałbym go jokerem, ale jokerem, którego będziemy zapewne widzieli w wyjściowej jedenastce. Nie gościem, który wchodzi z ławki i gdzieś tam w końcowych minutach rozstrzyga o ja losach. to Damian? Szakiry w MLS, on ma 31 lat, więc to nie jest jeszcze wcale tak wiekowy No szybko piłka. zaczął, szybko, Zaczył, szybko, zaczął, zaczął szybko zaczął. To wcale nie jest już emeryt. Natomiast on w tym MLS odnalazł się w Chicago w średniej drużynie, a strzelił mhm. 7 ramek w sezonie, więc no nie najgorszy wynik. Wiele naprawdę dobrych zagrań Szakirego grał bardzo regularnie, bo to też jest ważne. 29 spotkań w w lidze, więc myślę, że on jest gotowy do gry od pierwszych minut. Ja myślę, że tak, to też pokazał ten mecz testowy, no ale tak jak wspomniałem na starcie naszego programu, no nie brał, brałbym na niego dużą poprawkę, bardziej skupiłbym się na tych meczach chociażby rewanżowych z Ligi Narodów, no bo to byli mocni, bardzo mocni rywale, Portugalia, Hiszpania i Szwajcarzy potrafili sobie z nimi poradzić. Jest wielu zgranych zawodników. Wspomniałem o tym klubie tu Shakiri, 109 spotkań w reprezentacji, ja mówię, 37 lat, 109 mm. spotkań, naprawdę imponujący wynik. Szaka 107, Rodriguez 101. No bo wczoraj jeszcze po spotkaniu dorzucili jeszcze Ricardo Rodriguez, też nie, niezwykle doświadczony zawodnik w, w tej defensywie Szwajcarów. Więc kiedy popatrzymy na ten skład, no to mamy zawodników naprawdę doświadczonych. Szaka jest takim liderem, i boiskowym i poza boiskowym. Dzisiaj nie szakili, tylko granic szaka. I mamy kilku zawodników, których zapewne nie zobaczymy wyjściowe 11, dlatego ich tutaj nie było. Młodych z Ligi Szwajcarskiej. Młodych 19-20-letnich, którzy doświadczenia reprezentacyjnego nie mają, ale selekcjoner widzi w nich potencjał i gdzieś widzi też tą opcję, żeby ci ogrywali się przy tych doświadczonych graczach. Będzie okazja, damy jeszcze okay. powiedzieć o tych młodych piłkarzach. Przejdziemy sobie do drugiego punktu programu, a więc o selekcjonerach, o tych, którzy wybierali te jedenastki i całe kadry na misje. Mistrzostwa Świata. No to zacznijmy, Bartek, od reprezentacji Brazylii w takim razie. Cici, bo tak to się wymawia. No właśnie, no. rozwiejmy wszelkie wątpliwości. Tite, pi, zapisujemy, czytamy Cici. Cici, tak, 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 już yy, przez lata. Wymawiałem to cici cici, ci. no i też słynny Daniel wiz. Niektórzy nie mogą mi tego zapomnieć, ale widzę, że po latach jednak wygrałem, więc, więc opłacało się walić głową w mur. Jest po prostu bardzo duża różnica między portugalskim z Portugalii a portugalskim z Brazylii. No niestety bardzo mi przykro. Natomiast wracając do selekcji, 61 lat, dobry tatko, taki, naprawdę dobry tatko. Ja go tak lubię, bo on tak mówi o tych zawodnikach: Syneczku, mój kochany, wspaniali, wszyscy są cudowni, oni są dobrzy, dobrzy. No tam nie waży, że tam tamte ich przygody są straszne, ale to są dobrzy ludzie. Brazylijczycy mają takie powiedzenie, boarzęci. Tam wszystko pasuje do tego boarzęci. I on jest po prostu. No, patrzcie, jaką nawet grafikę wzięliście. No dobra <grym> to brakuje, brakuje aurelce wiecie, aurelce Ale czy tylko. widziałbyś tam zamordystę przy tych personalnych zawodnikach? Chyba nie Dunga do końca, był, prawda? No, Brazylia ma tradycję zamordystów. Prawie ale dzisiaj wszyscy, z, z Neymarem na czele widziałbyś zamordystę? Ale zamordyste. prawie wszyscy selekcjonerzy Brazylii to są niewiarygodni zamordy. Tele Santana, za którego była najwspanialsza samba, no nie chcę kląć przy, przy młodzieży, bo jest jeszcze <grym grym> wcześnie. Ale to był kawał suki syna, no słuchajcie, no niewiarygodna historia, jaki to był twardy zawodnik. A, a Cici, oczywiście on gra dobrego policjanta, ale ta cała, ten cały jego personel to są same wredne, wredne potwory. I on jest bardzo sprytnym człowiekiem, on świetnie sobie zawsze tych współpracowników dobiera, ale przede wszystkim, słuchajcie, to jest, to jest koleś, który w taki, bym powiedział, taki... Brazylijscy trenerzy i CBF straciło na znaczeniu w ostatnich latach, ale dyrektorzy sportowi i ludzie i agenci brazylijscy są oczywiście w, w, w cenie. I on jakoś z nimi wszystkimi tak dobrze żyje, że on na przykład potrafi sobie tak to poustawić, że jak był ostatni mecz towarzyski, to nie zostali powołani gracze z Arsenalu, bo Edu zadzwonił do niego, a Edu to jest wieloletni współpracownik. Czyciek był jego dyrektorem sportowym w Corinthiansie i w Brazylii. I umówili się, słuchaj, to nie bierz mi tych zawodników. I on mówi, dobra, ja ci nie biorę, przetestuję sobie kogoś innego. I on już doszedł do takiego etapu, kiedy on żyje. Bo to było w Brazylii bardzo skomplikowane. Dobrze z agentami. Znaczy oni mu nie robią świńc i on nie robi. Pamiętajmy o tym, że Brazylia sobie zawaliła przygotowania do mundialu 2014, który miała u siebie, dlatego że dała sobie wejść na głowę tym wszystkim impresariatom i tak dalej. Brazylia nie grała z nikim poważnym. Gabony, Chiny, przy całym szacunku dla Chin i Gabonu oczywiście, hmm. ale z wszystkimi tymi, nazywając rzeczy wprost ogórkami, grała, grała, grała fantastyczny wynik się wykręciło. Potem przyszli Niemcy 7-1. Do widzenia. Dziękujemy. Nie ma... I to jest cały czas problem, który, o którym selekcjoner mówi. My nie gramy z europejskimi drużynami. I cóż z tego, że ja pięć razy wygrałem z Peru w ostatnim cyklu, skoro ja Peru znam, budzę się w nocy i znam całą dwudziestkę dwójkę, a reprezentacji europejskich nie. I na przykład dlatego Brazylia, żeby tak nie było, nie zagrała ani jednego towarzyskiego meczu. Teraz. No właśnie, chciałem do tego nawiązać. No właśnie, tak. Korea, Japonia, yy, potem mecze. Urugwaj z, też Urugwajem, nie zagrał. Yy, nie, nie z Urugwajem. Z Ganą, z Tunezją. Z z no Uonezją, bo nie, było, nie ma terminów Europą. na grę z Europejczykami. O, I to jest to, co, na co zwraca uwagę cały czas brazylijski sztab. Liga Narodów położyła jakąkolwiek rywalizację z Brazylią i Argentyną, która byłaby zawsze atrakcyjna. <coughs> I ukaże z reprezentacji Brazylii grają w Europie, skrzyknąć tych chłopaków i zagrać mecz w Europie byłoby atrakcyjnie. No, ale niestety no, pojawiła się Liga Europy i teraz Brazylijczycy co mogą? Tylko z Afrykańczykami grać albo z zawodnikami. To z, z jest ciekawe. Oni nie chcą już tego grać. My jesteśmy przed mundialu, ale za półtora roku odbędzie się Euro w Niemczech. No i wiadomo, że Niemcy no, eliminacji grać nie będą i pojawiały się takie słuchy, że mocno. Oliver Birchow się na ten temat wypowiadał, że mocno będą pracowali nad tym, żeby właśnie mierzyć się z takimi reprezentacjami. No, Niemcy też są kuszący dla czy Brazylijczyków, czy Argentyńczyków. No i, tak. i myślę, że to będzie. no tam ci będą mieli. Będą no w trybie w tych terminach meczowym z mocnym rywalem, a dla Niemców, no, mimo tego, że to nie europejski świetne Niemcy 2024 perspektywa euro ważnego. A dla Brazylijczyków Copa America nie ma aż takiego. Ja wiem, że oczywiście jest. Ale myślę, ważna. że marketingowo to się może zgrać tak, akurat z takim oni w cyklu przygotowawczym, im bliżej mundialu, tym oni chcą mocniejszych rywali, a oni mają. Do, trzeci mundial z rzędu mają powtórkę z rozrywki. Mm. Im bliżej mundialu, tym oni grają ze słabszymi, słabszymi, słabszymi. A tu musisz e, budować presję. Dlatego też e, e, selekcjoner bardzo jest e, czuły, ale on jest atmosferowiczem. Przede mm. wszystkim atmosfera. I bardzo taka dogłębna analiza tego, jak Brazylia chce grać, bo Brazylijczycy wywodzą się z tej szkoły, której ja jestem wielkim fanem. To znaczy, my gramy swoje, a to co ci inni grają, okej, okay, niech se grają, mhm. ale jak my zagramy swoje, to inni się będą musieli do nas dostosować. Pamiętajmy też o jednym, jak będą komentowane mecze, i potem wszyscy będą mówili: Nie wiem skąd to się w ogóle bierze, bo ja już tyle lat przychodzę do telewizji i to we wszystkich telewizjach mówię. Brazylia nie atakuje na hura, Brazylia nawet nie potrzebuje posiadania piłki, bo za Ciciego ona cały czas oddaje piłkę, ona ma już coraz mniej posiadania piłki, oni grają po prostu bez piłki. Oni kontrolują mecz bez piłki, biegają tak, żebyś ty nic z tą piłką nie mógł zrobić. Proszę bardzo, pan chce piłkę? Nie chce pan pobiegać z piłką. A my ją potem weźmiemy i pan nie wie, co ma ze sobą zrobić, jak wejdzie Neymar, Antony, Vinicius ta cała... Banda. Panowie. Świetny selekcjoner. Przechodzimy sobie do reprezentacji Kamerunu. Zanim to nastąpi, jeszcze informacja o tych krzesełkach, które są przed nami. To jest polska firma, która wyprodukowała te krzesełka. One jadą na Mundial, Znaczy nie te, bo te z nami zostają, ale podobne pojechały. Są na pięciu z ośmiu stadionów na Mistrzostwach Świata. Firma nowy styl, więc polski wątek kolejny. Adam, czy jak mundial się zacznie, to będziemy siedzieć na tych krzesełkach? Rozważamy to, bo na razie nie chcemy ich zniszczyć. Do mundialu muszą, muszą być jak nowe, a potem już będziemy je. A już... to już. za zakwalifikowani jako kibony. Ale, jak ktoś się nie zgodzi, to demokra Trochę tak może być, bo jak o, widzicie, nie. dyskusja w studio jest bardzo, bardzo ożywiona i myślę, że podczas mundialu to wszystko będzie tylko rosło. E, Rigobert Song, a więc selekcjoner reprezentacji Kamerunu, o nim ostatnio było głośno ze względu na jedno wideo podczas prezentacji reprezentacji narodowej. Rozwiejmy wszelkie wątpliwości, czy Rigobert Song nie znał tych nazwisk, które czytał, czy nie zna piłkarzy, których powołał, czy jednak to jest pokłosie po prostu jego choroby, bo. To chyba jest y, główne wytłumaczenie. Znaczy, to zależy których źródeł zaczerpnąć informacji, tak? bo jest różnica między tym, co podają europejskie media, a tym, co podają media w Afryce. Jeśli chodzi o y, kameruńskie media, tutaj powiedzmy sobie szczerze, że każdy tutaj szuka jakiegoś skandalu, bo, bo taka jest mentalność tych ludzi. Tutaj krążą pogłoski, że to w ogóle nie Song ustalał kadrę na y, mundial. Ale w ogóle Song nie czytał tego. Wiesz co? No tutaj czytywał. <laughs> czy, coś podobnego. <laughs> według, według kameruńskich mediów skład reprezentacji Kamerunu ustalał Samuel E. razem z prezydentem. Kamerunu, a są po prostu dostał listę dowodów chyba taki do asystent, który podobno ustala taktykę, i tak dalej. Takie czytałem przynajmniej opinie. Więc. Tak, ale to no, powiedzmy sobie szczerze, nie ma co brać na poważnie tych, tych doniesień z Kamerunu, tego, co, po, co moim zdaniem to po prostu są pokłosie choroby, którą mhm. on przeszedł, tak? Tam był, dostał udaru i tak. Już nieraz było o tym głośno, natomiast ta konferencja po prostu pokazała w sposób dosadny, że, że takie rzeczy się dzieją, natomiast mhm. w żadnym stopniu tutaj bym nie podejrzewał, że po prostu ta kadra jest, jest ustawiona, jeśli chodzi o reprezentację Kamerunu. Zresztą no, w tej kadrze są też zawodnicy, dla których w większości, może nie w większości, ale dla zawodników typu czy Pomoting, czy Abubakar to będą ostatnie mistrzostwa świata i oni naprawdę zrobią wszystko, żeby na tych mistrzostwach pokazać się dobrze, więc jeśli chodzi o kwestie motywacji, to tutaj na pewno nie będzie, nie będzie problemu i w żaden sposób tutaj bym nie podejrzewał, Jakieś ustawienie kadry. No i Rigobert Song to jest legenda jednak, jeżeli chodzi o... Tak, w 37 meczów w reprezentacji, tak, to mówi samo przez siebie świetny piłkarz teraz jako trener, natomiast jako trener, powiem sobie szczerze, nie idzie mu najlepiej w tym momencie, bo na 11 spotkań tylko i wyłącznie 4 zwycięstwa, 2 porażki i 5 remisów, przepraszam, 4 zwycięstwa, 2 remisy, 5 porażek, teraz 1-1 cały czas z Panamą, natomiast tam też krążą takie plotki, a o ile to są plotki, to dobrze, że że decyzja o tym, żeby zatrudnić Songa na stanowisku reprezentacji, po prostu była ustawiona przez Samuela Eto, poprzedni szkoleniowiec reprezentacji Senegalu, czyli Koń Konsensao. Szkoleniowiec, który prowadził tam kadrę podczas Pucharu Narodów Afryki, zajął tam trzecie miejsce, został zwolniony. On wykręcił naprawdę świetne liczby, jeśli chodzi o reprezentację Kamerunu: 14 zwycięstw, 6 remisów i tylko 3 porażki. To naprawdę są liczby, które no nie jeden trener chciałby mieć. On później odwoływał się do FIFA, że ta decyzja o, zwoleń, o zwolnieniu była niesprawiedliwa. FIFA potwierdziła no jego zasadzie, zdanie. No stop są problemy z między federacjami i kolejnymi selekcjonerami. Ja pamiętam jeszcze, jak poprzednim razem Brazylia się mierzyła z Kamerą, to tam przecież był cyrk w ogóle, jak odbyłem na tym meczu, to w ogóle Brazylijczycy nawet nie zakładali, że tam poniżej 3-0 się skończyło. Znaczy tam się 4-1 skończyło z tego, tak, co pamiętam. nie chcieli nawet mm -hmm. za bardzo grać ci piłkarze, już tak na odwrót. Tak, oni się tam pobili na boisku, tam tak, tak, były później tak. afery, więc no... Celem, celem po prostu Kamerunu w tym momencie jest wyjście z grupy, a wiadomo jak, jaka ta grupa jest. A to jest jakiś toksyczny prezes, który powoduje. Samolena. Aha! Aha. Jest. <grym> Czyli dużego. No, tak, koledzy z boiska, więc to Aha. też może mieć wpływ. No, na pewno Kamerun musi uniknąć kompromitacji, tak jak to było na ostatnim mistrzostwach świata. Oni tam przegrali z Chorwacją 4-0, z Brazylią 4-1 i z Meksykiem 1-0 przegrali, więc no żadnego punktu nie zdobyli. Teraz Song mówi o wyjściu z grupy, natomiast no, ja tutaj brałbym dużą poprawkę na to i naprawdę każdy punkt tej reprezentacji mhm. będzie trzeba cenić. Byłem piłkarzem, jeszcze jest też selekcjoner reprezentacji Serbii Dragan Stojković. Tak, pamiętacie taką bajkę Pixi Dixie? Pamiętam, nie? dwa myszka, No To właśnie no, ta Pixie to była ulubiona postać e, t, dla Stojkowicza. No i tak stąd się wziął przytomnik Pixie. Natomiast mamy też takie bardziej piłkarskie przydomki Bałkański Maradona, który trochę oddawał właśnie no, to, do, o czym no, mówiłeś. Już kilka czy... chyba takich było z tamtych stron. No, 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 Maradona z, Karpat no. wtedy. Tak, Karba, Maradona Karpat. Tak. Tak. Natomiast no, to trochę oddaje właśnie, jakim był piłkarzem. Tak? Czyli dziesiątka, kreatywna. Do tego jeszcze dojdziemy później przy historiach z mundiali, co on tam potrafił wyczyniać. Natomiast rzeczywiście człowiek, jak oglądamy, bo ja nie, nie oglądałem go oczywiście na żywo, natomiast jak przyglądałem na YouTubie te jego wyczyny, to łapałem się za głowę, co on potrafił zrobić. No Kariera może nie tak bo wielka. Kontuzje. kontuzje tak, Myślę, dokładnie że tak. W dzisiejszych czasach by go wyleczyli. One Pewnie by jakoś dowali gra, go. Tak. Tak. Natomiast też miał w sumie ciekawą historię, bo legenda z Ferenc Wezdy, za jedną z takich sześciu największych gwiazd w historii, bo tam przyznawane są takie gwiazdy właśnie na ludzi, którzy się zasłużyli. dla tego klubu też grał i został legendą Nago i Grampus. To ciekawy mhm. kierunek Japonia. Nie to taka gwiazda świata tak, w ciekawe, grał tam w wtedy z Garem Linekerem, Linekerem, a prowadził ich Arsene Arsen Wenger, Wenger, który powiedział, że jest fantastyczny, że niesamowity. W ogóle ostatnio Batistuta go chyba porównał do tego, że on powinien być wymieniany w jednej linii z Krojfem, z Maradoną i tak dalej. Więc no, zaskakujące. raczej ja, nikt by się nie spodziewał takiego nazwiska przy tych nazwiskach, no ale to też pokazuje skalę talentu. To, co on pokazywał na Mistrzostwach Świata, czy Europy, czy też na Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast to też przekłada się na to, Jakim jest trenerem, bo on mówi, że wygrywanie to jest jedno, ale dla niego bardzo ważne jest to, w jakim stylu się wygrywa i trzeba grać ofensywnie, ładnie, cieszyć ludzi swoją grą. Też osoba, która, bo mówiliśmy przed chwilą o tych problemach w Kamerunie, no to problemy jeśli chodzi o Bałkany, tego gorącą krew, no to też są częste i tam problemy na linii piłkarze, selekcjoner, selekcjoner prezes federacji, Federacją, to się cały czas powtarzało przez lata, natomiast tutaj Stojkowicz przyszedł i jeden z piłkarzy po jednym z pierwszych treningów powiedział, że gdzie ty byłeś całe moje życie, że czekałem na ciebie, bo jesteś niesamowitym człowiekiem i on faktycznie ma takie podejście bardzo spokojne, jest wyluzowany, potrafi tych zawodników, którzy w nagrają w dużych klubach zrozumieć, potrafi ich też ustawić na boisku, więc no spore oczekiwania, tak właśnie a

Jak wygląda czasami atmosfera w Serbii? No to Sinisza człowiek też, który swoje widział jako czy, czy jako piłkarz mówił, że jako selekcjoner Serbii to starał się, żeby się uspokoić, doliczyć do 10 i na siedmiu się kończyło z reguły, bo już go coś znowu zdenerwowało, więc no ta atmosfera potrafi być naprawdę gorąca. Reprezentacja Szwajcarii też ma selekcjonera, który był, był byłym piłkarzem, legenda FC Bazel i Aha. też piłkarska rodzina, bo Murat Jakin, ale przecież miał brata, ha -kan. Ha -kan. No, brat. Brat piłkarsko może nawet był lepszy niż, tak. niż on, ale póki co trenersko zdecydowanie Murat Jakin. 8 lat i tutaj pochodzenie tureckie tego selekcjonera, ale oczywiście wychowany w Bazylei i związany z tym klubem jako piłkarz i jako trener. Gadaliśmy o selekcjonerze, mówiłeś Bartego Cicim, że to taki dobry wujek i ja z jednej strony mógłbym nazwać Murata Jakina dobrym wujkiem, bo absolutnie wszyscy się w nim rozkochali. Od piłkarzy przez środowisko piłkarskie i kibiców wszyscy mu ufają, wierzą w to, że to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, ale z drugiej strony to też nie jest tak, to nie są takie ciepłe kluchy, jak na niego popatrzymy, on jest charakterny facet, więc on chyba dobrze to zbilansował gdzieś w sobie. No, tak jak powiedziałem, to jest jego wielki turniej, to jest jego debiut na turnieju mistrzowskim. Ma siedem spotkań poprowadzonych jako selekcjoner razem z tym wczorajszym, ale naprawdę wziąłbym duży nawias na ten wczorajszy przegrany mecz. Sześć spotkań o stawkę w Lidze Narodów, tak jak już mówiłem, trzy wygrane, trzy przegrane, no ale lepsza ta końcówka, szczególnie w tym roku, także... Pod, z tej perspektywy na niego zerkamy. On rozpoczął pracę w federacji latem 2021 roku i ma umowę ważną z, z federacją do końca lipca 2024, więc mocno wierzę, że to jest projekt długoterminowy, czyli to jest facet, który ma ich poprowadzić na mundialu. No oczywiście, jeżeli było, byłaby jakaś katastrofa i nie wyszliby z grupy, no bo tak to postrzegają, no to pewnie rozważaliby zwolnienie, ale on ma poprowadzić też Szwajcarów w Euro 2024, które za półtora roku zostanie rozegrane na niemieckich boiskach. Tak jak wspomniałeś, Adam jest Legendą FC Basel, pięć mistrzostw z Szwajcarii, trzy jako piłkarz i dwa jako trener. To jest facet, który w 2013 roku, czyli no już mija 9 lat, gdzieś tak szerzej o nim dowiedziała się Europa poza Szwajcarią. Wtedy był nawet nazywany, widzicie, te wszystkie przydomki, szwajcarskim Murinio. On ograł wtedy Chelsea w fazie grupowej Ligi Mistrzów i wtedy, no, automatycznie też to był Murinio w, w swoim piku. Przecież to było zaledwie, ile, dwa lata po tym, jak wygrał Champions League jeszcze z Interem Mediolan, więc to był na czołówka trenerska. On ich ograł i to jest facet, który też ma rękę do piłkarzy. On wychował w Bazylei Dragowicza i tutaj mamy też duże nazwisko Salah. no bo pamiętamy, że tam Egipcjanin swoją przygodę z europejską piłką rozpoczynał. Zaledwie grał tam półtora sezonu, ale faktycznie gdzieś ta ręka Jakina została do tego przyłożona i później, kiedy Salach miał swoje problemy w Chelsea, to on był trenerem Spartaku Moskwa mhm. i wiemy, że tam budżet był z gumy i można było sobie pozwolić na wiele i on mocno naciskał wtedy włodarzy moskiewskiego klubu, żeby go ściągnąć. Był taki pomysł i ponoć było blisko realizacji, no ale finalnie Salach na tą Rosję się nie zdecydował i wiem, jak ta kariera się potoczyła. Także, także mówimy o selekcjonerze, w którym rozkochany jest naród i któremu naród ufa razem z piłkarzami. To, to, jest, to jest ciekawe, że nie tylko ci młodzi zapatrzeni w niego, ale też ci doświadczeni, o których wcześniej mówił. Powiedziałeś młodzi, mówisz, że masz młoda wilki w każdej z tych reprezentacji, a więc piłkarze, na których warto zwrócić uwagę. Brazylia zawsze przywozi na mundial ciekawych młodych piłkarzy. Czy w tym roku jest podobnie? I tak. Teoretycznie powiem, że tak, bo nawet dwóch sobie wybrałem, mógłbym wybrać jeszcze kilku, bo jest Vinicius Junior i Rodrigo, 21-22 lata, obaj z Realu Madry, czyli już zawodnicy znani doskonale, sporo goli w Lidze Mistrzów, nastrzelanych w i tak dalej. Ale na przykład wielki Ronaldo Fenomeno, który wygrał mundial mający pełno 18 w 1994 roku, cztery mundiale zaliczył. Dodajmy, że strzelił więcej goli na tych mundialach niż Cristiano Ronaldo i Messi razem wzięci. Otóż on obecnie jest właścicielem Valladolidu i Cruzeiro, czyli generalnie w wielkim biznesie futbolowym się obraca, i mówi, że Federacja Brazylijska popełniła błąd, bo nie wzięła żadnego z fenomenalnych nastolatków po to, żeby już budować sobie gracza na przyszłość. Tak naprawdę wszyscy wiemy, że chodzi albo Witora Rocke lat 17 z Atletico Paranaense, albo Endrika lat 16 z Palmeirasu. Mhm. Niewiarygodne pistolety. Na pewno to będą wielkie kariery i grube pieniądze. Natomiast teraz jest Rodrigo i Vinicius. Oczywiście jest jeszcze niesamowity Antony, który przyszedł do Manchesteru United za 100 milionów euro z Ajaxu. Więc tych pistoletów na pewno nie brakuje. Nie Młodych wilków jest sporo. Wszyscy w podobnej stylistyce, czyli perfekcyjnie dryblujący, świetni technicznie, piłka po prostu przyklejona do buta, dobra finalizacja, są błyskotliwi i efektowni. To jest w ogóle znak rozpoznawczy tych młodych wilków brazylijskich teraz, bo była taka moda na, kilka lat temu na brazylijskich drwali. Duże chłopiska, taki defensywny pomocnik, stoper, bramkarz, jakiś takich chłopaków chyba z MMA. Tak, jakieś dyki do, do przewracanki. Mi się to nie podobało, bo ja się na południowej piłce wychowałem tej technicznej, tej, tej finezyjnej. Ja lubię, lubiłem koncept Barcelony metr 70 na stoperze, ale odbieramy piłkę, więc i tak nie potrzeba nam wysokich. Brazylia kiedyś była tak nieco bardziej zbilansowana. Potem to się zmieniło, poszło to w kierunku drwali to za długi szczególnie. Teraz znowu mamy taką Brazylię techniczną finezyjną. I myślę, że i Rodrigo i, i, i Vinicius. Ja szczególnie bym chciał zobaczyć Rodrigo, bo on w Realu Madryt jest takim killerem. Wchodzi na te ostatnie minuty i strzela decydujące gole, robi karnego i itd. Tak myślę, że to będzie też killer w tej reprezentacji. No i chciałbym, żeby często z minuty dostawał Antony, bo... Wprawdzie niektórzy się śmieją z tych kółeczek, ale Antony przyjmuje plecami piłkę, tu piętą coś zrobi i tak dalej i tak dalej. Słuchajcie, no w końcu po to ten Mundial oglądamy, ja po to, to, to tak. Cameron Wydzy będę siedział. oglądał, żeby tam ktoś zawinął jakąś niewiarygodną akcję. Ja powtarzam to cały czas, JJ Okocza, Mundial 94. Najlepszy piłkarz, oczywiście wiem, że był Romario i tak dalej, natomiast to, co JJ robi Wyczyniał. z piłką, tak. po prostu, pamiętam, minęło ile, 28 lat, ja to pamiętam jak dziś. Cudowny piłkarz, śledziłem jego kariera, gol, kiedy Kana na winę chyba z trzy razy go położył. Mhm. Myślę, że największa kompromitacja w karierze Kana to te gole, które Ronaldo mu strzelił w finale, to jest mały Miki, więc... Y naprawdę niesamowici piłkarze i ja na takich piłkarzy liczę i ma wreszcie Brazylia bo 4 lata temu takich nie było 8 lat temu takich nie było w reprezentacji a teraz wreszcie znowu mamy techników aczkolwiek pamiętajmy że Brazylia jak wygrywała Mundial zawsze miała jakiegoś 18 Ale teraz nie ma na ciekawe, bo jeśli spojrzymy nawet na tych, którzy są w kadrze, no to każdy praktycznie z tych ofensywnych miał właśnie problemy za to, jak się bawił piłką, bo Antony ostatnio za te kółeczko właśnie gdzie wewnętrzną częścią stopy obkręcał się wokół własnej osi, już pretensje w mediach. Neymar tylko, wielokrotnie ja karany. W pretensje w, w mediach w tylko kto? Ja, słuchajcie, ja się nad tym zastanawiam, pretensje w mediach. I teraz a ja jestem kibicem. I teraz jest pytanie proste. Czy ja dam 100 euro na mecz z całym szacunkiem Borus i Męsię w meczu z Wolfsburgiem? Gdzie, no, <laughs> gdzie nic się nie wydarzy, czy jednak 100 euro na Neymara Męskiego, Kiliana Mbappé, Oczywiście, Jasne. że tam. Oczywiście. No to, to jest słuchajcie, no to nie ma. No to jest tak jak w boksie. No, ja najbardziej lubiłem zawodników typu Resugar Lenard, Zabjuda i tak dalej, gdzie było jakieś show, a nie takie, wiesz, drwaliska, które się tam. Mhm. I ktoś mówi po te Henry Maskę, świetny, lewy. Prób, Umieraj z nudów, ja po prostu nie dotrwałem do siódmej rundy nigdy, więc jak tam nie było nokautu, to po prostu... Ale wsypiałem. To też stereotyp, bo dzisiaj w tych meczach Bundesligi był nawiązałeś. Nie, no ja ale, ale, obroni, nie, ale, poczeka, ale obroni nie nie, obronie, bo faktycznie z tymi drwalami których ja się znowu zakochałem w latach 90, bo ja mówię. wtedy? Ja, 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 ja się ja, A u mnie zaczęło się. W Co w, to w, 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 u mnie zaczęło się w 96 roku, kiedy Euro wygrali Niemcy. Akurat, nie wtedy. No właśnie każdy ma inaczej. Ale, ale drugi roz, roz, rozsadzę. Ale dzisiaj, kiedy, ale dzisiaj, kiedy patrzymy, na podajesz gladbach, żeby nie było, nie, ale. swoich ulubionych niemieckich piłkarzy. Gladbach i Wolfsburg i akurat tam nie brakuje finezji. To też jest w nawiązaniu do szwajcarskich piłkarzy, którzy w Gladbach tą mocną kolonię sobie z Gladbach jak no, to powiedziałem to się ugryzłem w język bo akurat lubię tą drużynę, ale ich nie lubię Za to, pamiętacie w czas jak był jeszcze Uwe Ran, Uli Borowka i tak nasze drużyny no. I za to Wtedy grali ostrzej barę... e Wracamy e na e ziemię, Szwajcaria Reprezentacja Szwajcaria, jak już Damian się wyrywa To proszę bardzo, też bez nastolatków Bo dwudziestolatkowie to są najmocniejsi piłkarze w tej reprezentacji Kogo ty byś wyróżnił? Jak? Ja wyróżniłem jednego, Fabiana Ridera To jest zawodnik Young Boys Berno, 20 lat na karku Środkowy pomocnik, chłopak wyceniany Na blisko 10 milionów euro Jest to ponoć, no patrzymy na to Transfer mark dziś bazujemy na tym, najwyżej wyceniony zawodnik dzisiaj w Superlidze Szwajcarskiej. Niezwykły talent. Chłopak, który dopiero przebija się do tej reprezentacji pierwszej Szwajcarii, ale we wszystkich kadrach młodzieżowych, tak sobie zapisałem, 37 spotkań i 6 goli. On już szedł, to, to, to nie jest typ zawodnika, który wystrzeli Ci jako 19-18-latek i powołują go do pierwszej reprezentacji. On dosłownie od kadry U14, U15 był postrzegany jako jeden z największych talentów w Szwajcarii. Ma naprawdę dobry sezon aktualnie. 21 spotkań, 3 gole, 6 asyst. Gra Dużo i jest znaczącą postacią drużyny, ale też dużo pokory i skromności w tym chłopaku. On, kiedy dowiedział się o powołaniu do tej szerokiej kadry, powiedział, że takich zawodników jak Jan Zomer, Szaka czy Szaki znał z telewizji PlayStation i albumów Panini, których jest wielkim fanem. Kolekcjonuje albumy Panini, te wiadomo znane na całym świecie naklejki. No i teraz cieszy się, że w ogóle on do, dość w szerokim wywiadzie dla szwajcarskiego Blika o tym opowiadał, że on się cieszy, że on się w tym albumie znajdzie z tymi piłkarzami. Więc no, dla chłopaka jest. Jest to ewidentnie coś znaczącego. Stawia też na niego selekcjoner, widzi w nim ten największy talent. Ja sobie też zanotowałem nazwisko Ardona Jaszariego z Lucerny. To jest chłopak też dwudziestoletni, który będzie się przebijał, bo o tych nazwiskach mówimy najwięcej. Ale zdecydowanie, zdecydowanie, reader jest tą postacią numer jeden. On, on wręcz powiedział, że był uradowany i oszalał, kiedy dowiedział się, że jest w tej 26. Oglądał to ze swoimi bliskimi. To w ogóle ciekawa. Ciekawa opcja. No nie jesteśmy w stanie Państwu pokazać, jak wyglądały te powołania, ale to jest dosłownie dwie minuty, trzy minuty. Jesteście w stanie to znaleźć na YouTubie, jak zostały zaprezentowane powołania do reprezentacji Szwajcarii na Mundial. Kilka reprezentacji zrobiło to w autorski, innowacyjny sposób, nie czytanie z kartki. Tutaj absolutnie nie uderzam do selekcjonera Kamerunu, ale no w przypadku polskiej reprezentacji czy niemieckiej, której, z którą sympatyzuję, było to po prostu konferencje i odczytanie nazwisk. A tutaj pokazane wszystkie piękne miejsca, w Szwajcarii e, i po prostu kibice w różnych pięknych tych miejscach trzymali koszulki z nazwiskami poszczególnych no, zawodników tak zrobili tak samo Urugwaj zrobił. No widzisz, to się odgapił. Urugwaj, Szwajcaria, Ameryki Południowe. to, się to się Gdzie, się Gdzie, się Gdzie, się Gdzie się skret? Pytanie, czy w Montevideo, czy gdzieś stacjonuje w Zurychu albo Genewie. Więc to polecam wszystkim, żeby sobie zobaczyli i mieli radar na Fabiana Ridera. Kamerun. Kamerunczycy, jak to afrykańskie zespoły, zazwyczaj też ciekawych młodych piłkarzy mają. Już śmialiśmy się z tych dowodów przebijanych i w ogóle, ale wierzymy, że są też młodzi piłkarze w reprezentacji Kamerunu. Są, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że Kamerun ma naprawdę bardzo... Można powiedzieć starą drużynę, biorąc pod uwagę zawodników, których tutaj mamy. Natomiast jeśli chodzi o, tego, o takich młodych wilków, ja tutaj sobie wypisałem Martina Hongle. Może dziwić to nazwisko, ponieważ nie gra on w Hellasie Verona aż tak dużo. Natomiast to jest zupełnie inny zawodnik w klubie, a zupełnie inny zawodnik w reprezentacji Kamerunu. Tutaj Song stawia na niego twardo. On jest tutaj, że tak powiem, motorem tego środka pola razem z Anguissą. To jest też zawodnik, który w klubie gra, jeśli gra, bo Michał, to możesz potwierdzić, że on za dużo ostatnio to Tych jest meczów w ogóle nie ma. sytuacja, bo tam gra Tamezy, który też mógł być powoływany, tak. ale on chyba nie chce być powoływany. Co więcej, były doniesienia, że za każdym razem, kiedy ongla wraca z reprezentacji, to Tameza się go pyta, jak tam było, jak Ci się podobało. Więc taki trochę jest niezdecydowany. Tak, natomiast ale faktycznie jeśli... byłby Tameze chyba pierwszym jest wyborem. w Kamerunie? Chyba tak. tak. tak natomiast wydaje. jeśli on już gra w Helasie, to w gra na skóra. środku pola, natomiast w reprezentacji Kamerunu, często zostawiany właśnie tam na lewej Francji, że tam ma wpierać Toko Cambiego i spisuje się on tam bardzo dobrze, 19 meczów, już rozegrała z ostatniego puharu narodów Afryki cztery asysty. Tak Tak więc mm. widać, że jeśli już dostanie szansę, no to liczby ten zawodnik potrafi w stanie zrobić. No szkoda tylko, że nie gra więcej w klubie, bo tam też myślę, że. jest takim. 24. A, to już nie takie Jest młodzie. takim, no ale tam jest. ciężko znaleźć kogoś młodszego w tym momencie, biorąc pod uwagę to mięśnięcie. na drugą stronę. <noise> Stawiałem na doświadczenie, tak? To zdecydowanie. A ja, może wreszcie wyprostowali te kwestie i nagle się okazało, że nie ma takich talentów, postaw w górę. Tak, 24. No, no, no. Nagle po 15 godzinach przyszły 22, i tak, no niestety, wiesz, Serbowie Serbowie mają e, młodych zawodników, ale też jadą na ten mundial bez żadnego nastolatka. Bez nastolatka? Natomiast, no, mówię, z 22 to 21 akurat e, i jeden i drugi, bo dwóch e, wyróżniłem. Iwan Ilisz, pierwsze nazwisko, zawodnik, który przez jakiś czas był w Manchesterze City. Tam się nie przebił, choć były głosy, że to spory talent. No i co ciekawe, właśnie też ze lasu Verona, Natomiast ten sezon taki troszeczkę średni w jego wykonaniu. Natomiast zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. Taki kreatywny, fajny piłkarz grający do przodu. W reprezentacji pewnie będzie rolił. Pe, Role, no cóż, no rezerwowego, tak? Natomiast jeśli już będzie musiał grać, a tak było chociażby w meczu z Norwegią w ostatniej kolejce Ligi Narodów, bo wtedy wypadł Sergej milinkowicz sawicz no to wszedł w jego miejsce, zrobił asystę, wygrali, zajęli pierwsze miejsce, więc też zawodnik, który coś tam z ławki może dać. I drugi piłkarz, którego bym wyróżnił, no to tutaj będzie pierwszy skład tej prezentacji, Strachinia Pawłowicz, też 21 lat. On z kolei odbił się troszeczkę od Monako, natomiast w tym się w Red Bullu Salzburg mhm. całkiem źle sobie radzi. No i to już jest kawał chłopa, trochę chyba ci się nie spodoba, jak go będziesz widzieć. Met 94 ma. i no, jego idolem jest Nemanja A, No właśnie, więc taki zawodnik, który stawia troszeczkę na fizykę, troszeczkę. na trochę waleczność. <laughs> <Bardzo>, tak. <troszeczkę. laughs> natomiast naprawdę całkiem się sobie. Problemy jeszcze z taką trochę grą pozycyjną, z czuciem przestrzeni, natomiast fizycznie dojeżdża, też całkiem źle wyprowadza piłkę. No i w ogóle ta, jeśli chodzi o warunki fizyczne. No Ale to jak powiedziałeś, Serbia... całkiem nieźle wyprowadza piłkę, to jednak się boję, bo to znaczy, że jednak nie bardzo. Co... Nie bardzo nie <laughs> nie powiem... interesuje jego granie. Ale wyprowadzanie Neymara raczej nie trafi. No. no Niekoniecznie, jeśli nie będzie miało. jakie mam skojarzenie z wyprowadzaniem piłki od razu i dorosłym środkową obrońcą i z Brazylią? No, Lucio. Ja no, tak, no to, to nie bardzo, ten poziom zdecydowanie. Natomiast no coś, tam, coś tam na pewno mm, Ale też potrafi. potrafi. No tak, tak, dlatego tego skojarzenia. Tak. Natomiast, no tak jak wspomniałem, metr 94 i to jest też coś, co troszeczkę charakteryzuje całą Serbię, bo oni na poprzednim Mundialu mieli bodajże metr 85 z hakiem. Ale bo to jest jedna z Najwyższych reprezent... nacji świata. No, pod, tak, tak, to, to przy to, najwyższych nacji, nacji, nacji się, świata. Tak. Właśnie byli najwyżsi sobie. na poprzednim Mundialu, a teraz średnio jeszcze urośli. Bo średnio Serbowie są 5 cm od Polaków tak, tak, w tym momencie tak. 1,83 dnia całej reprezentacji, natomiast gdyby się uparli, to mogą wystawić reprezentację jedenastkę powyżej 1,90 m. więc naprawdę konkretnie. No taki mecz Serbia-Meksyk i stałe fragmenty, to myślę, że to będzie by <laughs> ciekawe. Ale ja myślę, że nie nie tego szukać, bo ja myślę, że Serbia, Szwajcaria na taki mecz czeka nas w fazie grupowej, to może być ciekawe, ciekawe starcie, bo Szwajcarzy są taką mieszanką Biorąc pod uwagę pochodzenie wielu zawodników, tam tamten bałkańska krew też gdzieś. Na Albańczyków krąży. przede wszystkim. Oczywiście, więc gdzieś ta bałkańska krew krąży i te zachowawcze ich podejście takie typowo szwajcarskie jest, ale gdzieś, jak myślę, ci Serbowie nadepną na odcisk, to Szwajcarzy nie zostaną różni. Myślę, że mecz Szwajcaria-Serbią to można stawiać powyżej dwóch czerwonych kartek w meczu. Tak bym przynajmniej. Myślę, na że, dziś. że będzie ostro. Myślę, e, przechodzimy sobie do problemów poszczególnych reprezentacji. Uwaga, problem. Jakie problemy ma reprezentacja Brazylii przed tym turniejem? Bo dużo powiedzieliśmy pozytywnego, ale jakie są problemy, jeżeli chodzi o. No oczywiście, że są problemy. Po pierwsze i najważniejsze z reprezentacją Brazylii, a posłuchając do tego, że problem jest to, że są zagłaskiwani i to generalnie nie niedobrze moim zdaniem zrobi. Bo ja nie jestem, mimo że jestem kibicem Brazylii, nie wierzę w Mistrzostwo Świata tego kraju. Okay. Natomiast jaki jest problem? Boczni obrońcy, i to jest coś niesamowitego, bo jeszcze 4 lata temu, jakby był mundial, to Brazylia miała największy wybór bocznych obrońców na świecie. Nikt nie miał startu do nich. był z lewej strony Marcelo, Felipe Luiz, był Aleksandro, Alex Teles. Aleksandro jeszcze w formie wtedy. Tak. A z prawej strony jeszcze Danielowicz, Danilo i cała bateria zawodników. Teraz. Ci starzy są już starzy, ale Daniel Alwis nieoczekiwanie na mundial pojechał. Znaczy w Brazylii to jest jedyny krytykowany piłkarz za powołanie. Tylko jego się czepiają. 39 lat ma ten zawodnik. I z jego. On będzie pewnie dublerem Danilo, który ma lat 31. Nie jest oldboyem, ale Danilo jest kruchy. To jest kryształowy zawodnik. To jest słuchajcie w ogóle ciekawa rzecz. Bo 2014 roku ci zawodnicy są w kadrze. I zawsze, jak jest turniej, to gra albo jeden, albo drugi, bo któryś jest kontuzjowany. W czternastym był Daniel, nie grał Danilo, w piętnastym był Danilo, kontuzję miał Daniel, w szesnastym odwrotnie. I tak, co i mundial albo Copa Ameryka, oni grają na zmianę, bo któryś z nich jest kontuzjowany. Więc oni pierwszy raz zagrają w ogóle raz, o ile któryś się nie wywali jeszcze w ostatniej, w ostatniej <coughs> chwili. Więc to jest niesamowite, że to trwa już ponad 8 lat, że dwóch najlepszych na prawej stronie pierwszy raz zagra ze sobą e, na tym samym turnieju. To jest jedna rzecz. A Daniele, jeszcze dopowiem, to też nie jest taki typowy, bo tak, bo myślimy Właśnie. typowy brazylijski boczny obrońca, to Roberto Carlos, tak. Cafu, on tak i tak dalej. To nie jest ten typ, to jest inteligentny piłkarz, tak. na też sobie dobrze tak? radzi. Tak, natomiast... Ola Boga, książka. Dużo, dużo, to, to, dużo On dużo. takiego gazu pójścia do przodu, to no, niespecjalnie. Tak, on w ogóle czyta, nie no, to, to on kiedyś... Może poczyta kolegą. O tych, o tych książkach można było opowiadać w każdym razie. W każdym, razie, w każdym razie, o Zygmuncie Baumanie ostatnio się chwalił, że przeczytał książkę, także to już naprawdę gruba rzecz, że jak piłkarze czytają książki o Baumanie. No w każdym razie Danilo jest zupełnie innym typem niż Daniel Wiss, natomiast na lewej stronie się zda... Miał szansę Emerson Royal, żeby pojechać i przez jakiś czas nawet uważano, że on pojedzie. Ale tak, Emerson dostał głupią czerwoną kartkę w reprezentacji, która strasznie trenera wkurzyła. Ale mówimy o tym z Hamu, tak? Tak, on jest z... dramatyczny w tym sezonie. No, no, właśnie, zaraz dojdziemy do tego. Mm -hmm. I trener uznał, że to tak, że facet dostał tak głupią czerwoną kartkę w Brazylijczycy od czasu słynnego Felipe Melo, który położył mecz z Holandią, swoją głupotą, najpierw strzelał samobój, a potem dostał czerwoną kartkę, bo się tak zezłościł, że skosił rywala i położył drużynę. Są po prostu przeczuleni na punkcie głupich mm -hmm. czerwonych kartek. I facet dostał odstawkę. Selekcjoner pojechał go obejrzeć na mecz do Anglii po pół roku. I co zrobił Emerson Royal? Dostał czerwoną kartkę. No i w zasadzie wiadomo było, że Daniel zjedzie na Mundial, no bo. No sorry, ale, ale głupich nie sieją, więc no, lepiej jednak z najbardziej utytułowanego piłkarza świata, bo pamiętajmy, że to jest najbardziej utytułowany piłkarz globu. I teraz na lewej stronie jest podobny problem, bo Alex Steles to też nie jest super gwiazdor, aczkolwiek gracz super strony Galatasaray, Inter, Manchester United, teraz Sevilla i Aleksandro, ale Aleksandro, tak jak zauważyłeś, jest już dobrych trzech lat to nie jest ten zawodnik. I teraz Uwaga, bo to z całym szacunkiem dla drużyn, które reprezentujecie, nie o nie się martwię, tylko martwię się na przykład o mecze z takimi drużynami jak Francja. I teraz wyobraźcie sobie, że prawym stoperem będzie Thiago Silva lat 38, a prawym obrońcą Daniel, lat 39, a Brazylia gra wysoko, więc niech ktoś bezczelny rzuci im piłkę za plecy, a Francuzi są bezczelni. I Mbappe. niego ktoś goni, Mbappe. Tak. Myślę, że tylko siły powietrzne brazylijskie mogą wysłać swoje jakieś torpedy. No i to jest fundamentalny problem reprezentacji Brazylii, bo tam byli zawsze super szybcy boczni obrońcy. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni, tego nie ma. Jak trener poradzi sobie z tym problemem? Z drugiej strony i Thiago Silva, i Daniel Alves, i inni grali z Kylianem Mbappe, znają go. Jaki sposób wymyślą? Chyba, że pomysł jest taki, że po prostu na Francję się nie natkną. Ale też wtedy trzeba się nie natknąć na wiele innych drużyn mających fantastycznych skrzydłowych. A jak wiemy, to akurat nie jest problem czy Anglików, czy innych dobrych reprezentacji. Przechodzimy do problemów reprezentacji Serbii w takim razie. Trochę podobnie, to znaczy defensywa, raz, że jeśli popatrzymy na piłkarzy indywidualnie, no to są chyba najsłabszą częścią tej jedenastki, bo im wyżej, tym lepiej tak naprawdę, jeśli chodzi o reprezentację Serbii. Nawet na bramce takie troszeczkę problemy, bo bramkarzem będzie prawdopodobnie Wani sawicz Z tych Sawiczów brat tak. Sergiej, natomiast nie ten poziom talentu, też wysoki i problem jest taki, że jego największą zaletą jest to, jak gra nogami. Jeśli chodzi o bronię, no to tutaj już bywa różnie. Troszeczkę wpadek zanotował w Torino. Ja też jestem zdziwiony, że on będzie pierwszym bramkarzem, no ale okej, okay, w tym sezonie aż tak z nim nie jest źle. No i to, co mówiłem na początku, to znaczy tam czystych kont, to praktycznie nie stwierdzono. W rozgrywkach grupowych tracili praktycznie z każdym, mówiłem, że nie stracili za Zarbrzęca, za czyli dwukrotnie. Więc nie z Luksemburgiem. Raz im się udało nie stracić, za drugim razem już stracili bramkę, więc to też pokazuje, że. Nie jest tam za dobrze. No i kolejna sprawa, ta bałkańska kraja troszeczkę. Ja się boję, że tam atmosfera na ten moment super. Każdy chwali trenera, każdy zadowolony, ale nie wyjdzie pierwszy mecz i może się to wszystko posypać na no, ale. Zobacz. Ale przepraszam, bo muszę o to zapytać. Dlaczego jest tak, że Chorwatom wychodzi, a Serbom nie wychodzi? Przecież skala talentu piłkarskiego jest podobna. Tak. Trenerzy podobnej klasy i to od paru chodzi. A, a Serbom nie wychodzi. Tak. To, to jest fenomen, który, nad znaczy, którym się odladło. Dla mnie fenomenem byłoby to, gdybyśmy dzisiaj mieli reprezentację Jugosławii, tak jak kiedyś. Ale nie nie może być węgla. zebrać. zebrać... jednak mimo wszystko, mimo tej bałkańskiej krwi wspólnej przeszłości i trochę Spokojnie, bardziej oposzykowani. Trochę chyba jednak, tak. Jednak tak. A, Chciałem, jak... że politycznie powiesz, że bardziej na wpływy rosyjskie, tu to, to. No tutaj tego też nie, <laughs> nie, sposób, nie sposób od tego uciec, ale jednak no Serbowie. E, Biorąc pod uwagę chyba wszystkie nacje, czy Chorwatów, Bośniaków, czy właśnie Serbów, to to jednak jest ta najgorętsza krew. Zanim przejdziemy do reprezentacji Szwajcarii i ich problemów, informacja dla naszych widzów o Kanal Plus Online, który możecie mieć za pierwsze trzy miesiące za 20 zł. Tam podczas mundialu będzie oddech w postaci filmów, seriali, jak ktoś będzie miał za dużo Ale ostatnio, dwa dni temu zachwalaliśmy NBA, wczorajsze spotkanie Jeromiego Sochana i Psa, Polecam tym, którzy meczów w nocy nie oglądali. Całe wejście pod koszt Tak, niech chociaż zobaczą highlightsy, Fenomenalne 15 spotkań rozegranych na początku tego sezonu. Wejście w ligę dziewiątki z draftu świetnie. Jest jakiś Szwajcar w NBA? Chyba aktualnie nie. To ciężkie pytanie zadałeś. E... To łatwiejsze Spodawna... pytanie zadaje ci o problemy reprezentacji Szwajcarii. E... No właśnie. I ja mówiłem dzisiaj już kilkakrotnie, że to jest taka drużyna, która nie łapie jakiegoś wyjątkowego szczytu, ale też wyjątkowo nie łapie doliny. E... I wydawałoby się, że jest taka stagnacja. Oni oczekują wyjścia z grupy. To jest dla nich absolutnie plan minimum. Wspominałem, że ćwierć finał, i to w 1954 roku ostatni raz to był szczyt, co osiągnęli, więc dzisiaj ciężko wymagać, że osiągną takowy na Mundialu, tym bardziej, że grupa jest ciężka. Drżeli do wczoraj o Jana Zomera. Wiemy, że wrócił, chociaż no, faktycznie ten mecz mocno testowo i tak z zaciągniętym hamulcem ręcznym. I mimo tego, że jest ten Gregor Kobel na ławce, czyli nie byle jaki zawodnik, który jest bez gry, gra w słabym klubie, czyli teoretycznie nie powinni się o to martwić, to oni drżą od tego Jana Zomera, bo uważają, że od bramki wszystko się zaczyna. I mimo tego, że w każdej formacji są zabezpieczeni jakimś doświadczonym zawodnikiem grającym w poważnym europejskim klubie, to uważają, że to właśnie Jan Zomer jeszcze po tej kontroli, nie może, może nie być w swojej optymalnej dyspozycji. Ja już wspomniałem, że on szczególnie w Bundeslidze czy rozgrywkach pucharowych e, mobilizuje się jeszcze mocniej na tych. E, rywali z, z, z tej najwyższej półki, więc takie spotkanie z Brazylijczykami myślę, że to jest pod Jana Zomera absolutnie, absolutnie spotkanie. Nikt, nikt, kto nie śledzi Bundesligi, nie myśli, że te warunki fizyczne to będzie... E... On ma rekord obron e, chyba tak. w XXI wieku w przeciwko tak. Bayernowi. No to co zrobił z Bayernem, no. to fakty, on sam był... Zatrzymał w szoku, Bayern, to no prawda. dwukrotnie, rok temu ja. Bayern w drugiej rundzie Pucharu Niemiec odpadł, no kompromitacja, tak, pięć to goli to był straconych. To A teraz w lidze, no powtórzyli, Bayern był w pewnym dołku, ale to co wyczyniał Zomer, to on sam po meczowym ja powiedział, że mimo dużego doświadczenia, sam jest w szoku, Dzenialny że zagrał taki On wybronił ten mecz, tak, on, on, tak, on, on nie przegrał z Bayernem. A druga kwestia, to jest kwestia mentalu, bo ja wspominałem o tych zawodnikach doświadczonych i to jest trochę naciągany problem, ale pojawiający się w szwajcarskich mediach, że im się do końca może nie chcieć. Bo oni jakby są świadomi, że oni tam nie jadą po Mistrzostwo Świata, że oni nie jadą po medal, i czy oni muszą się aż tak napinać na, na, na ten mundial i walczyć o najwyższe cele? To, to być może brzmi to dość e, nieprofesjonalnie. Myślę, że, ja myślę, że jednak tego problemu nie będzie, bo ten trener scala wszystko, ale gdzieś ten temat się przenika. Wrac, wrócił Jan Zomer, więc ten główny temat, który był poruszany w szwajcarskich mediach, jakby wczoraj został wygaszony. Clint Capella, Gravenby, Szwajcar. Batantach. No ale to ci to na ucho dostałeś. To no, jest. sprawdziłem, przecież oczywiście, Aha, że okay. tak. Jeden, tak? Jeden. Obecnie jeden, dwóch bodaj w całej historii. No właśnie, bo to, to Nawet się. Niemców nie było aż tak dużo, Szwajcarów. E Kamerunczyków nie wiem, czy gra wielu w NBA, ale przychodzi. Nie gra żaden. Ale z pochodzenia, Ale z pochodzenia kilku B. A tak, jesteś Wiesz. pewny, że żaden, żaden nie gra? Rodowicie Kamerunczyków? Wydaje mi się, że nie. Okej, okay, dobrze. Natomiast, problem. Problem chodzi... Natomiast jeśli chodzi o... Problem o problemy i kamerę. <laughs> Żaden Kamerunczyk nie gra, no w Kończymy temat. Jeśli chodzi o problemy i kamerę, no to powiedzmy sobie szczerze, że tych nie brakuje. Po pierwsze są to ogromne oczekiwania, które, które ciążą na tej reprezentacji. No szef federacji samoletu, który wyraża się wprost, że on... Myśli, że Cameron zagra w finale z reprezentacją Maroka. Oczywiście to był żart, natomiast e, Afrykańczycy bardzo szybko to podłapali. E, mając taki skład, taki mocny skład, jakim Kameryńczycy dysponują, przynajmniej na papierze, aż ciężko uwierzyć w to, że oni mają problemy ze strzelaniem bramek w ostatnich spotkaniach. Oni w trzech ostatnich spotkaniach przegrali z Koreą Południową 0 do 1, przegrali z Uzbekistanem 0-2, 0-2, zremisowali z Jamajką 1 do I teraz widzę w tym momencie jeden 1, 1 z Panamą. Tak więc mają taką, mając taką siłę w ataku, w ogóle to się nie przekłada na zdobycze bramek ramkowe i na konkretne rezultaty. A drugi problem, na którym musimy zwrócić uwagę, to oczywiście, jak to w afrykańskich federacjach, pieniądze. Tak, kamerunczycy tutaj chcieli zdecydowanie więcej pieniędzy za wyjście z fazy grupowej. No Już mieliśmy przykład tego, jak to wyglądało podczas tych ostatnich mistrzostw świata, na których oni występowali, to co żeśmy wspominali tutaj wcześniej. Więc pieniądze, 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 jeszcze raz pieniądze i mam nadzieję, że tylko i wyłącznie to nie pogrąży reprezentacji Kamerunu. Nie będziemy mieli powtórki tego 1-4 z Brazylią z ostatniego mundialu. Dobra informacja jest taka, że trzech kameryń w NBA, więc może nie będzie takiego problemu. Słuchajcie, Joel M. Christian Koloko, Pascal Siakam to są zawodnicy z Kamerunu. No, nikt nie odgrywa jakiejś znaczącej roli. Nie? A no, ty jesteś ekspertem? Nie, nie? nie, jestem, nie, nie absolutnie nie, nie, bo tu ujmowałbym tym, którzy są ekspertami. Ja jestem kibicem, który śledzi kilka zespołów. No to teraz będą, to chyba moja ulubiona część tego programu historia, historie mundialowe. No zacznijmy od reprezentacji Serbii, jeżeli pozwolisz. Bo myślę, że ty już w ogóle poruszyłeś fajny wątek, że przecież jakby Jugosławia dzisiaj dalej istniała, to tam myślę, że mielibyśmy kandydata do medalu. To już tak w ogóle notabene, poza tą Twoją historią, którą przygotowałeś, ale myślę, że Jugosławia. No medale o półfinały, to mogłoby się spokojnie bić. Jeśli tak krew tak nie zamiesza, żeby się tak pokłócili, że ciężko byłoby wyjść na boisko. <śmiech> Ale <śmiech> chłopaki, jednak Jugosławia odnosiła sukcesy kiedyś Ale... i Czerwena jeszcze w 91 wygrywała Puchar Europy Mistrzów Klubowych, więc to nie jest tak, że... Mhm. W, ogóle jest, w ogóle to jest ciekawy nic, temat nic na jakąś dyskusję akademicką, co by dzisiaj co ugrała byłby. Jugosławia albo Związek Radziecki, już tam no, co by ugrali dzisiaj, kiedy te, te nacje były połączone i tworzyły jedną reprezentację, tak, prawda? To, no tak Znowu historycznie mówiąc, to też było tylko kilkudziesięcioletnie twory. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. To prawda. Natomiast co do historii, mam dwie. Jedna taka leciutko naciągana, to znaczy Serbowie zostali mistrzami świata Under 20 w 2015 roku. No i z tamtego pokolenia w tym momencie w prezentacji jest aż, aż ośmiu piłkarzy. W tym Dacia Milinkowicz-Sawicz, także Rajkowicz-Bawicz-Maksimowicz, także chyba żywkowicz grujcz Więc no to też o tym mówi Duszan że mamy wielu zwycięzców i to się może przełożyć na też te mistrzostwa seniorskie. Czy tak będzie? No wydaje mi się, że taka troszeczkę naciągana ta teoria, takie mhm. szukanie po prostu jakiejś nadziei w rzeczach no, raczej problematycznych. Weliko Pałnowicz mhm. trenował ten zespół i on od, odnośnie tego, co mówisz, że to się potem nie przekłada specjalnie na seniorską piłkę, Weliko Pałnowicz po tym sukcesie podpisał kontrakt z Chicago Fire, jako trener taki zbawca, który miał to Chicago odbudować, bo ono było beznadziejne. Jak przyszedł, było równie beznadziejne, więc to się w ogóle nie przełożyło na seniorską piłkę. <laughs> Ale on jest jeszcze młody, to jeszcze może gdzieś wypłynął. Wieliko Pałnowicz? 45, 45 lat. No. Tak. No. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o taką bardziej już seniorską historię z Mistrzostw Świata, no to właśnie Dragan Stojkowicz i to co on zrobi na Mistrzostwach Świata, to znaczy Mundial w 90 roku. Bodajże to była jedna ósma z Hiszpanią. No i wydawało się, że ta Jugosłowia, jeszcze Jugosławia wtedy no to będzie miała problemy. No i tak. Obejrzałem sobie skrót co tam pan Stojkowicz zrobił. I faktycznie mogę uwierzyć teraz w te głosy, że on był tak wielkim talentem. Bo pierwsza bramka, jakaś taka typowa świeca w pole karne, i on tak, po pierwsze skleił ją perfekcyjnie, po drugie, sklejając ją, markował strzał, więc od razu zgubił obrońcę, strzelił bramkę. Oto raz. Druga kwestia. Przedł już dogrywka? Jeden do jednego. Podchodzi do rzutowalnego. Ja mam wrażenie, że tam w ogóle żaden Serb nie wierzył w to, że z takiej odległości może paść bramka. Bo wszyscy byli poza polem karnym, tak? Był tylko mur, tylko piłkarze hiszpańscy byli w polu karnym. Podchodzi idealnie w samo okno. Jest naprawdę piłkarz kapitalny, no i to taka właśnie historia. Natomiast, żeby nie było aż tak różowo w sprawie pana Stojkowicza, to w kolejnej rundzie czwarta rzuty karne wówczas z Argentyną. Bodajże? Tak. Jeśli dobrze pamiętam, z Argentyną trzech piłkarzy serii Jugosławii ówczesnej przestrzeliło, no i w tym właśnie pan Stojkowicz. Roger Mila, więc reprezentacja Kamerunu, bo o nim chcemy sobie porozmawiać, przytaczając tę mundialową historię Kamerunu. Roger Mila postać, no. Wszystkim bardzo dobrze znana historia w ogóle, którą ciężko sobie wyobrazić Zawodnik kończący karierę, trzy lata po zakończeniu kariery otrzymuje telefon od prezydenta. Słuchaj, stary potrzebujemy cię na Mundialu, jedzie na Mundial, zdobywa cztery bramki i, i o mało co. W wieku 42 lat dodajmy. I o mało co daje awans do półfinału tak. reprezentacji Kamerunu, tak? Tak więc, no. Tam, wygodna postać tak. w futbolu. Po prostu żywa legenda, i za ten sukces wreszcie on i jego koledzy z boiska, oczywiście ci, którzy dożyli tej wiekopomnej chwili, doczekali się na nagrody. Słuchajcie, po 30 latach dostali obiecane mieszkania, które prezydent obiecał im zaraz po tym y w historycznym Więc no widać w Afryce wszystko musi nabrać naprawić takimi od Prezydent jeszcze, żyje czy nie? To jest ten sam prezydent, który mu obiecał te mieszkania 30 lat temu. Aha, w Kamerunie tak, się nie zmienia. dotrzymał słowa. Niekonsekwentny człowiek. Prędzej nie? czy później ale obietnicy dotrzymał. 30 lat się czeka na odbiór mieszkania w Kamerunie. Jak za PRL-u w Polsce, także były takie, były takie czasy. czasy. Nasza olimpijska kadra za srebrz została po polonezie. No, może warto 30 lat na mieszkanie poczekać. Tylko jednej. szkoda, że trzech zawodników tego już nie dożyło. No niestety, ale może, no, może rodzina tak. będzie spadko tego sukcesu. Damian, Szwajcaria? Tak, cofamy się do 1954 roku. Szwajcaria jest gospodarzem turnieju i mówimy o wydarzeniu, no jednym z ważniejszych dla szwajcarskiej piłki tej reprezentacyjnej. 1,4 mundialu, ostatni ćwierćfinał, do którego Szwajcarzy doszli. 26 czerwca 1954 roku. Przyznacie, że 40 stopni w Szwajcarii 26 czerwca, nawet dzisiaj po zmianach klimatu i ociepleniu klimatu, to już byłoby coś szokującego. Jednak 68 lat temu no to była naprawdę była przeciwna sytuacja. No, no, przypomnijmy, że to Mundial zaledwie 9 lat po zakończeniu działań wojennych II wojny światowej. Też nie bez przyczyny Szwajcaria wtedy była gospodarzem tego turnieju. I oni grają z Austriakami spotkanie właśnie w tym ćwierćfinale. I mamy mecz, w którym padło do dziś, przynajmniej do niedzieli, jeżeli nic nie zmieni nam mecz Katar-Ekwador. Najwięcej goli zdobytych w jednym spotkaniu na Mistrzostwach Świata biorą pod uwagę wszystkie medale. 7 do 5 kończy się ten mecz na korzyść Austrii, czyli 12 goli. No, myślę, że trudne to będzie do przebicia, czy na tym, czy na kolejnych mundialach. No i historia jest słodko-gorzka, a bardziej gorzka dla Szwajcarów. Oni prowadzili już 3 do 0 wyobraźcie sobie, po 19 minutach prowadzili 3 do 0 w tym meczu, no to mówimy, że 2 do 0 to jest niebezpieczny wynik, 3 do 0 wydaje się bezpieczny, no Austriacy później w 16 minut wyszli na 5 do 3 na swoją korzyść, no i finalnie kończy się to 7 do 5. 35 tysięcy ludzi na stadionie, wtedy to było naprawdę sporo. Mówimy o tym, że to jest to The Hit Battle of Lausanne, czyli taka no piekielna wojna mhm. o Lausanne. Ciekawostka związana z tym turniejem, nie tylko z tym meczem jest taka, że to były pierwsze transmisje live telewizyjne historii mundiali i na tym mundialu została zapoczątkowana e, popularna wymiana koszulek. Od, od tego się zaczęło, od 54 roku, no i do dzisiaj gdzieś to e, funkcjonuje. No i w głowach Szwajcarów ten mecz wybrzmiewa, no bo mieli turniej u siebie. No, czasy oczywiście zupełnie inne, mocno powojenne, no ale gdzieś do tego chcieliby nawiązać, bo to jest do dzisiaj historia mocno przywoływana, no i tego sukcesu, jakby nie patrzeć, osiągnięcia ćwierćfinału, no nigdy nie przebili, mimo tego, że to będzie ich dwunasty turniej. Bartek miał na pewno największy ból głowy, żeby wybrać jedną historię mundialową, bo tak. Brazylia grała na każdym mundialu, więc trochę tych historii się namnożyło. Tak, w związku z tym, a ponieważ liczę, że wielokrotnie będę tu przechodził w związku z grą Brazylii jak najdalej, więc sobie kilka musiałem zostawić, ale słuchajcie, jak jest powołanie do reprezentacji Brazylii, to jest zawsze wielka dyskusja, kto nie pojechał. Mhm. I w tym roku akurat nie było wielkiej dyskusji, ale co cztery lata jakiegoś wielkiego piłkarza brakuje. I to szczególnie zawsze boli, kiedy Brazylia wygrywa mundial, a jakiejś wielkiej gwiazdy nie było. I na przykład, tam już nie będę do, do prehistorii wracał, ale mundial 2002 roku, ostatni, który wygrała Brazylia, czy nie tak dawno. Wyobraźcie sobie, że na ten mundial nie pojechał czterokrotny król strzelców Ligi Portugalskiej, Jardel, nie pojechała największa gwiazda Bundesligi, Giovanni Elber, nie pojechał król strzelców Ligi Włoskiej, potem Bundesligi, Marcio Amoroso, wtedy 28 lat. Nie pojechał Romario, który dał w ogóle, wprawdzie już był stary, ale dał w ogóle Brazylii fenomenalną postawą um, awans, czyli takich czterech killerów, totalny top i jeszcze nie pojechał Sonny Anderson, mega gwiazda Ligi Francuskiej, wypił tak, by mm -hmm. Barcelony, więc takich pięciu killerów normalnie każda reprezentacja z pocałowaniem ręki by wzięła, I do pierwszego zobaczyli taki atak, to byśmy powiedzieli, wow, najlepszy atak mundialu. A pojechał tak, Luizał, ktoś w ogóle pamięta Luizał, Edilson, sami tego typu zawodnicy i Brazylia wygrała Mundial. To jest w ogóle fenomen pokazujący, że wcale nie potrzeba ci 20 super nazwisk, żebyś wygrał Mundial za plecami Ronaldo i Rivaldo grali bardzo średniej klasy zawodnicy. I tak samo na ogół bywało w Brazylii, kiedy wygrywała Mundial i w związku z tym niestety Brazylia nie wygrała Mundial. A tak, liczyłem, że coś będzie z tym 7-1, Czyli... ale to czekasz z tym na kolejne programy. Nie, ja na tym 7-1, słuchaj, byłem. I pierwszy raz widziałem, e, widziałem ogólno, ogólnoludzką histerię. Ja czegoś takiego nigdy w życiu nie wiem. Ja oczywiście sympatyzując z drużyną, która triumfowała, też byłem w totalnym znaczy, szoku. Wiesz co, ludzie zachowywali się jak by im po prostu rozum odiało. I to wszyscy. I ja patrzyłem na tych ludzi z przerażeniem, bo oni najpierw tak krzyczeli na piłkarzy, potem na trenera, potem sobie uzmysłowili, że w kraju jest burdel, to zaczęli na prezydent. Jak ty kupiłaś ten mundial, a nie kupiłaś go z wynikiem? Potem zaczęli, co ty gadasz? Ale, Bach dostał lampę zastanawiam się, od razu. Ale ile jest w tych plotkach prawdy dotyczących reprezentacji Niemiec i e, przerwy w tym spotkaniu, kiedy Joachim Lew mówił, że tonujemy już emocje. No Mi trochę ciężko nie w to wiem. uwierzyć. generalnie no reprezentacja Niemiec, czy kluby niemieckie w Pukaradzie naciskają? No, do samego Wie, Więc końca. ciężko mi się w to uwierzyć, że ktoś tam odstąpił na fazie półfinału Mistrzostw Świata. No, ale nie tego... Nie wiem, mogę ale jest to że... największa kompromitacja w historii brazylijskiego futbolu i oczywiście dalej się tam... Przestało się mówić o porażce z Urugwajem. Mogą mhm. się spotkać. Mogą, mogą. się spotkać Mogą, ale jakoś w tak... W, 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 w powiem ci, że w ostatnich latach takim, oni to nazywają karasko, czyli takim takim prześladowcą jest Francja w mentalności brazylijczego. Najbardziej boją się... Tak, Niemcy mieli Włochów, a Włosi na szczęście ta, dla ta, nich nie jadą ta. na mundial. Panowie, e, przewodnik jeszcze e, mundialowy, ten przewodnik sportowy, czyli to, co proponujemy wam już od dłuższej chwili, to jest cały czas jeszcze dostępne. Możecie go sobie zamówić jeszcze. Jeszcze pewnie dojdzie przed Mundialem, albo na pewno przed meczem Polaków, bo do Mundialu już tak mało czasu, że może nie dojść rzeczywiście. E, możecie go zamawiać. Zostało, jak widzicie, 4100 egzemplarzy. Dla Was też się coś oczywiście znajdzie, e, jak przelejecie odpowiednią sumę. E, w każdym razie, panowie, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. E, to była przyjemność Was tutaj słuchać i na pewno będzie przyjemność słuchać Was wszystkich tutaj w studio podczas meczów, mistrzostw świata, bo emocje się dopiero rozkręcają, zaczynają. Michał Borkowski. Dziękuję bardzo. Bartek Grabi. Dziękuję. Damian Gąska. Dziękuję. Marcin Kubczak. Dziękuję. Informacja dla Was. Jutro jeszcze jedna grupa, ostatnia grupa H, a w niedzielę wrócimy jeszcze do, do grupy Polaków z programem Nasi Rywale. Nadrabiajcie te wszystkie programy z poprzednimi grupami. Będziecie do mundialu przygotowani jak nikt inny. Do zobaczenia.